Cześć, witam w Synajerze. Już od dłuższego czasu otrzymuję od Was prośby o stworzenie kursu programów typu Photoshop, Lightroom czy Illustrator. Pakiet Creative Cloud od Adobe jest bardzo interesujący i ma ogromne możliwości, dlatego chciałbym Wam przekazać troszkę wiedzy na jego temat. Często używając programów na naszych komputerach robimy to bardzo intuicyjnie. Nie zastanawiamy się nad tym, co każda funkcja oznacza, a raczej jaki efekt daje. Myślę, że nie możesz powiedzieć, że znasz jakiś program w 100%, jeśli nie rozumiesz każdej z jego funkcji. Często zdarza się, że niektóre narzędzia niosą ze sobą reperkusje, o których nie wiemy, dopóki nie zobaczymy ich efektów. Dlatego zawsze warto przypomnieć sobie podstawy programów po to, aby później użyć tej wiedzy, aby udoskonalić swoją wiedzę oraz to, jak pracujesz nad swoimi zdjęciami i grafikami. W tej części kursu skupimy się na Photoshopie, a konkretnie na absolutnych podstawach jego użytkowania. Jeśli w trakcie któregokolwiek z odcinków przyjdą Ci do głowy pytania na temat tego, co mówię oraz funkcji, które używasz na co dzień w Photoshopie, daj znać w komentarzach poniżej, a ja bardzo chętnie odpowiem na Twoje pytania. A teraz zapraszam już na pierwszą lekcję z cyklu Photoshop dla początkujących. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Zawsze chętnie czytam Wasze wypowiedzi, a kiedy już się ich trochę nazbiera, chciałbym na nie odpowiedzieć w poświęconym im filmie. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Pierwszym krokiem przy każdym nowym projekcie w Photoshopie jest tworzenie nowego dokumentu. W tym celu otwórz Photoshop, a następnie kliknij na przycisk Utwórz nowy po lewej stronie ekranu powitalnego. Okno, które się pojawi, pozwala na dobranie parametrów projektu. Ty możesz oczywiście wybrać dowolne wymiary, ale ja wybiorę 1920x1080 pikseli w rozdzielczości 300 pikseli na cal. Rozmiar chyba nie potrzebuje objaśnień, a rozdzielczość to w skrócie gęstość lub raczej jakość naszego zdjęcia. Rozdzielczość wpływa na rozmiar zdjęcia, ponieważ im wyższa wartość, tym więcej pikseli upychamy na danym obszarze. W tym wypadku na 1 cal kwadratowy mamy 300 pikseli, co przekłada się na nieco ponad 118 pikseli na centymetr kwadratowy. W codziennej pracy w Photoshopie taka wiedza jest jednak raczej drugorzędna. Orientacja, czyli położenie obszaru roboczego, o którym możesz myśleć jak o kartce papieru, na której będziesz pracować, w moim projekcie pozostanie pozioma. Tło u mnie będzie białe, ale jeśli Twój projekt tego wymaga, możesz wybrać dowolny kolor lub jego brak. Pozostaje nam jeszcze nazwanie projektu, lecz zanim przejdziemy dalej, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na opcje w górnym menu tego okna. W tym właśnie menu Photoshop podpowiada Ci, na jakich rodzajach plików możesz pracować, jednocześnie oferując gotowe szablony tych właśnie plików. Jeśli interesuje Cię głębszy wgląd w te szablony, daj znać w komentarzach poniżej, a ja postaram się zrobić na ten temat film. Wygląda na to, że mój projekt jest już gotowy do pracy nad nim. Mogę potwierdzić gotowość, klikając przycisk Utwórz. Możliwości oraz zastosowanie Photoshopa wykraczają daleko poza obróbkę zdjęć. Ale dziś skupimy się na łatwych poprawkach na pojedynczym zdjęciu, a konkretniej na narzędziach, których będziesz używać najczęściej. Załóżmy na chwilę, że pracujesz nad okładką do filmu lub książki. O konkretnych parametrach, jak te, które wybraliśmy przed chwilą. Ponieważ masz przed sobą pustą białą kartkę, musisz zaimportować jakieś zdjęcie jako tło. Istnieje kilka sposobów na otwarcie zdjęcia w Photoshopie i każdy z nich ma swoich zwolenników. Myślę jednak, że to kwestia przyzwyczajenia i tego, co najbardziej pasuje do Twojego trybu pracy. Ja zwyczajnie przeciągnę moje zdjęcie z folderu, w którym się znajduję, wprost na mój obszar roboczy. Po przeciągnięciu zdjęcia zobaczysz niebieską ramkę. Ramka ta pozwala na dopasowanie rozmiaru i proporcji zdjęcia. Używając narożników, możesz wybrać rozmiar zdjęcia, ale jeśli ustawisz kursor kilka milimetrów od narożnika, trzymając lewy przycisk myszy, możesz zmienić orientację zdjęcia. Z kolei trzymając lewy przycisk myszy wewnątrz niebieskiej ramki, możesz ustawić jego pozycję. Przeciągając zdjęcie w stronę którejś z krawędzi Twojego obszaru roboczego, zauważysz, że przylepia się ono do krawędzi, ale jeśli przeciągniesz je dalej, część poza obszarem roboczym przestanie być widoczna. Obie te funkcje istnieją po to, aby ułatwić Ci pracę nad projektem. Kiedy ustawisz już swoje zdjęcie w pozycji, która Ci odpowiada, naciśnij przycisk Enter na klawiaturze, aby wszystko zatwierdzić. Nie martw się. Wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, możesz zmienić lub poprawić w każdym momencie pracy nad swoim projektem. Każdy plik, który importujesz do swojego projektu w programie Photoshop, zostanie dodany jako tak zwana warstwa. Funkcja ta jest niesamowicie przydatna, ale o warstwach powiem Ci więcej innym razem. Dziś musisz tylko wiedzieć, że klikając na Twoje zdjęcie w panelu warstwy po prawej stronie i naciskając na klawiaturze przyciski Ctrl oraz literę T jednocześnie, powrócisz do ustawień rozmiaru oraz orientacji zaimportowanego zdjęcia. Świetnie! Twoje zdjęcie jest już w idealnym miejscu i perfekcyjnej orientacji.
Kolejny krok wymaga całego filmu, aby objaśnić dokładnie to, do czego służy każda z opcji w panelu, o którym teraz Ci powiem, dlatego tym razem powiem tylko w skrócie, co do czego służy. Mimo że Photoshop posiada tysiące funkcji oraz narzędzi, panel, którego będziesz używać właściwie bez przerwy, to ten właśnie wąski pasek po lewej stronie ekranu. Zauważ, że po najechaniu na każde z narzędzi zobaczysz nie tylko jego nazwę, ale także krótki opis i co najważniejsze skrót klawiszowy do danego narzędzia. Mimo że z czasem takich skrótów klawiszowych nazbiera się bardzo wiele, naprawdę warto zapamiętać litery odpowiadające narzędziom w tym właśnie zestawie. Zaoszczędzi Ci to ogromną ilość czasu w przyszłości, kiedy już będziesz robił wszystko intuicyjnie. Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy na narzędzie, przy którym widać jasny trójkącik w prawym dolnym rogu jego ikony, zobaczysz dodatkowe opcje, o których także dowiesz się więcej w kolejnych częściach tego kursu. Patrząc od góry, na tym pasku narzędzi mamy przesuwanie, które pozwala na przesunięcie dowolnej warstwy projektu trzymając lewy przycisk myszy i poruszając kursorem. Następnie mamy zaznaczenie prostokątne, które jak sama nazwa wskazuje, pozwala na zaznaczenie części warstwy, z tym że ogranicza nas kształt zaznaczenia, który może być tylko kwadratowy lub prostokątny. Jednak naciskając prawym przyciskiem myszy na tą opcję zobaczysz jej inne odmiany. Dalej jest lasso, które najprościej mówiąc działa identycznie jak poprzednia opcja, bez ograniczenia kształtu zaznaczenia. Lasso pozwala na zaznaczenie dowolnego kształtu rysując kursorem po zdjęciu. Kolejna bardzo przydatna funkcja to zaznaczenie obiektu oraz różdżka. W przypadku kiedy na zdjęciu jest obiekt, który chcesz skopiować lub wyciąć, możesz zaoszczędzić sobie ogromną ilość czasu i nerwów używając tego narzędzia, zamiast ręcznie obrysowywać przedmiot na zdjęciu. Kadrowanie przydaje się w przypadku, kiedy zrobisz zbyt duże zdjęcie i musisz je szybko przyciąć do odpowiedniego rozmiaru. Ramka działa podobnie do kadrowania, z tą różnicą, że zamiast przecinać zdjęcie do wymiaru, zaczynamy od ramki w docelowym wymiarze i do jej wnętrza importujemy inne zdjęcie. Kroplomierz lub inaczej pipeta pozwala na bardzo dokładne dobranie koloru pędzla na podstawie koloru znalezionego na zdjęciu. Ta opcja szczególnie przydaje się przy dobieraniu koloru skóry przy poprawkach np. w portretach. Punktowy pędzel korygujący to niesamowicie przydatna funkcja przy usuwaniu niedoskonałości na zdjęciach, ale i całych przedmiotów, oczywiście w granicach rozsądku. To narzędzie ma ogromne możliwości, lecz wymaga trochę praktyki. Na pewno kiedyś zrobię film o sposobach usuwania obiektów, a nawet ludzi ze zdjęć. Pędzel chyba nie wymaga wyjaśnienia. Natomiast stempel to dość ciekawa opcja. Pozwala ona na użycie części zdjęcia do wypełnienia innego miejsca. Poprawne użycie stempla wymaga troszkę praktyki, ale jestem pewien, że po kilku eksperymentach szybko wejdziesz we wprawę. Pędzel historii to łatwy sposób na przywrócenie zdjęcia do uprzedniego stanu w sytuacji, kiedy na przykład popełnisz błąd podczas edycji i nie wiesz jak go naprawić lub cofnąć. Możesz o tej funkcji myśleć jak o punktowym cofnięciu zmian. Gumka, jak na pewno się domyślasz, wymazuje części warstwy lub zdjęcia. Narzędzie Gradient pozwala na stworzenie przejścia kolorów, co najczęściej używane jest do stworzenia tła w pracy nad materiałami reklamowymi, ale ja używam tej funkcji do dodania naturalnego cienia do zdjęć, co pokażę Ci innym razem. Rozmywanie, wyostrzenie oraz smużenie robią dokładnie to, na co ich nazwy wskazują. Rozjaśnienie oraz ściemnienie także, jednak gąbka jest już mniej intuicyjna. Pozwala ona na punktową zmianę nasycenia kolorów na zdjęciu. Pióro to właściwie pędzel z tą różnicą, że nie rysujesz nim ręcznie, ale używając linii, których parametrami sterować możesz dzięki tym uchwytom. Tekst poziomy, mimo swojej nazwy, pozwala na dodanie tekstu w dowolnej pozycji, z tym, że podczas dodawania nowego tekstu zawsze będzie on poziomy i dopiero po dodaniu możesz zmienić jego położenie, orientację, jak i wiele innych parametrów. Zaznaczenie ścieżek to narzędzie, które przydaje się przy używaniu pióra, ponieważ pozwala na przesuwanie oraz ustawianie ścieżek lub inaczej linii tworzonej przez pióro. Narzędzie kształtów geometrycznych pozwala na ich tworzenie. Rączka na przesuwanie obrazu w przypadku, kiedy pracujemy na dużym zbliżeniu. A lupa, jak pewnie już się domyślasz, na powiększenie oraz zmniejszenie zakresu widzenia podczas pracy nad zdjęciem. Z ważnych narzędzi poniżej mamy jeszcze dobór kolorów pierwszego i drugiego planu. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeśli masz jakieś pytania co do któregoś z tych podstawowych narzędzi, napisz o tym w komentarzach pod filmem, a ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie komentarze. W kolejnej części tego kursu postaram się pokazać, jak kreatywnie i sprytnie używać narzędzi, które dzisiaj wymieniłem. I oczywiście objaśnię inne przydatne funkcje Photoshopa. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!